Grzegorz, Grzegorz przed nami mecz jednej ósmej Fortuna Pucharu Polski. Gramy z Górnikiem Łęczna po dość trudnym spotkaniu. Dla was, dla kibiców sobotni, co zrobić, żeby jutro wszyscy byli w znacznie lepszych nastrojach? No na pewno musimy do tego meczu podejść 180 stopni inaczej niż to było z puszczą połomicę. No na pewno. Z jednej strony możemy się cieszyć, że ten mecz następny po tym, no można powiedzieć, blamarzu przyszedł dwa dni po także możemy y, szybko się zrehabilitować. A co trzeba zrobić na wojsku, żeby się zrehabilitować, żeby ta gra wyglądała inaczej? Yy, no na pewno musimy zagrać konsekwentnie to, co sobie zakładamy, konsekwentnie w obronie, bo widać było na początku sezonu, że ta. Obrona była solidna i można powiedzieć, że większość meczy wygrywaliśmy dzięki niej. Wiemy już o zmianie trenera. Dominik Nowak nie poprowadzi Was w jutrzejszym, ale też w niedzielnym spotkaniu. Na ławce trenerskiej zasiądzie trener Kamil Kuzera, z którym wiosną dobrze sobie radziliście, kiedy to zastąpił trenera Macieja Bartoszka. No tak, wiosną też była taka sytuacja, że akurat trener Kamil Kuzera nas przejął. No i miejmy nadzieję, że to się powtórzy, że zaczniemy znowu wygrywać, no i te, teraz przejdziemy dalej w rundzie Pucharu Polski i zakończymy ostatni mecz w z zwycięstwem i rozjedziemy się na święta w dobrych humorach i wrócimy jeszcze bardziej pozytywnie nastawieni i z chęcią do tego, by zrobić w końcu ten awans. Jesteście teraz w takim maratonie meczowym można by powiedzieć. Przed wami jeszcze dwa spotkania do tej przerwy zimowej. Z tego co się orientuję, chyba, że mnie tutaj poprawisz, piłkarze wolą grać co trzy dni niż trenować cały tydzień i czekać na to spotkanie, więc tutaj chyba raczej o jakimś wielkim zmęczeniu umowy być nie może, ale ja zapytam o co innego. Jutro mecz Pucharu Polski, w niedzielę mecz ligowy. Czy ten puchar jest dla was tak samo ważny, jak mecz ligowy? Do każdego meczu na pewno będziemy podchodzić tak samo jakby to był Liga czy to puchar, to trzeba podejść z nastawieniem na wygraną, no i dążyć do tego, żeby wygrać, i na pewno nie będziemy odpuszczać tego pucharowego spotkania. Zwłaszcza, że ta droga na narodowy coraz krótsza. No dokładnie. I coraz, coraz światełko jest pojawia się, że może akurat to właśnie Korona Kielce zagra w pucharze w finale Pucharu Polski. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję.